Dzień dobry, witamy ponownie. Dariusz Widziński, Tomasz Baszczewski w kolejnym cyklu nagrań Mediacja i Windykacja. Czyli nie windykowanie, tylko mediacja. Jak ktoś nie będzie chciał z nami rozmawiać, z nami po ludzku, no to po prostu będziemy musieli przejść na drogę windykacji, która też ma czynniki ludzkie, tak, tylko w wydłużonym czasie. KNF Team jest firmą, która zrzesza kancelarię, zrzesza świetnych ludzi, tak jak Dariusz Widziński pomaga Wam, przedsiębiorcom, Wam, konsumentom, osobom przedsiębiorczym, które ciężko oszczędzali po to, żeby też te pieniądze później inwestować, pożyczać, a dzisiaj macie po prostu drobne z tym problemy, przestoje finansowe. Kolejne pytanie od naszych subskrybentów mamy takie: zabezpieczenie transakcji i umów. Darku, jakbyś mógł nam powiedzieć, jak zabezpieczyć swoje transakcje, jak zabezpieczać umowę, żeby nie dochodziło do jakichś spornych kwestii, żeby podczas mediacji od razu wyłożyć te asy z rękawa, tak aby zakończyć to szybko. Fajnie, dzięki za to pytanie. Dzisiaj szeroko pojęta profilaktyka jest modna i jest wręcz takim czynnikiem, który jest polecanym. Dlatego jeżeli chodzi o transakcje finansowe, również zabezpieczenie czy myślenie w taki sposób kreatywny, jak zabezpieczyć swoje pieniądze, swoje kontrakty, swoje umowy, jest rzeczywiście bardzo, bardzo istotne. To windykacja właściwie już rozpoczyna się na etapie podpisania umowy, czy już rozpoczyna się na etapie zamówienia, które składa jeden kontrahent drugiemu. To jest bardzo ważne, czy ta transakcja jest zabezpieczona tylko i wyłącznie zamówieniem, czy jest zabezpieczona umową cywilnoprawną i jakie są zapisy tej umowy cywilnoprawnej, czy one zabezpieczają w pełni jedną i drugą stronę. Oczywiście wierzyciel powinien w taki sposób skonstruować umowę, żeby w przypadku zajścia nawet nieprzewidywalnych w momencie podpisywania umów zdarzeń gospodarczych był zabezpieczony. Oczywiście dłużnik może próbować negocjować tego typu zapisy i kwestionować zasadność umieszczenia ich w danej umowie czy kontrakcie. A to jest też takim czynnikiem, który powoduje, że jedna i druga strona czuje się związana na dobre i na złe. Także dbajmy o swoich kontrahentów, ale też dbajmy przede wszystkim o swoje finanse, o zabezpieczenie, żebyśmy mogli przysłowiowo spokojnie spać. Zapisy dotyczące zmian w miejscu dostarczenia, jeśli chodzi o zmiany dotyczące także korespondencji, a więc dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej będzie traktowane jako dostarczenie korespondencji skuteczne. To wszystko ma bardzo ważne przełożenie później na mediację, a nawet na złożenie pozwu, jeśli mediacje okażą się fiaskiem. Później będzie to miało przełożenie na postępowanie sądowe. Jakie są zabezpieczenia? Są bardzo duże, trudne, wymagające dużego zabiegu, także też te umowy, które mamy, czy kontrakty, w zależności od wartości danego kontraktu, zawsze miejmy z tyłu głowy, że im wyższa wartość kontraktu liczona w milionach, tym odpowiednie, adekwatne zabezpieczenie. A więc zabezpieczenie na przewłaszczeniu, tak? Czyli zabezpieczenie na nieruchomości, hipoteka. To są te zabezpieczenia, które są najmocniejsze, ale najbardziej bezpieczne. Jest także sądowy rejestr zastawów, które są objęte umowami, są objęte ochroną sądową, bo zabezpieczeniem może być jakaś ruchomość, samochód, sprzęt biurowy wysoko o dużej wartości i w związku z tym takie zabezpieczenie czy taki zastaw na ruchomości może być też skutecznym zabezpieczeniem, dlatego że jest to rejestr sądowy, a więc należy iść do sądu. Jest też popularne bardzo, jeśli chodzi o różnego rodzaju umowy, zabezpieczenie, czyli dobrowolne poddanie się egzekucji
tak zwane 3/7, gdzie dłużnik przed notariuszem składa swoją deklarację, że bez względu na sytuację podda się dobrowolnie egzekucji. Oczywiście tu są opłaty notarialne, opłaty, które wnosi dłużnik do umowy tej notarialnej, że to będzie rzeczywiście skuteczne. No i teraz najbardziej chyba popularne zabezpieczenie, które wraca do mody, bo w sytuacji kryzysowej ostatnio rząd nawet powiedział, że będzie wprowadzał takie umowy bankowe, pożyczki bankowe pod zabezpieczenie wekslowe. Prawo wekslowe jest bardzo, bardzo już starym wekslem, starym zabezpieczeniem, starym prawem. Oto taka ciekawostka, tak wyglądały kiedyś weksle. To były wręcz dzieła sztuki, gdzie praktycznie rzecz biorąc weksel był wypisywany. Jest to papier wartościowy, który jest określony, na którym jest określona wartość. Co powinien zawierać, czy co powinna zawierać umowa weksla in blanco? To jest bardzo istotne, żeby określić w tej umowie, czego ona dotyczy. Wstępnie można określić też wartość tego weksla. Jest to oczywiście weksel własny, wypełniony. Dobrze jest, jeżeli na przykład ten weksel zabezpiecza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest reprezentacja na przykład w takiej spółce jednoosobowa, żeby pod podpisem czy na drugiej stronie weksla złożył poręczenie albo prokurent, albo drugi członek zarządu. Poręczenie jest bardzo ważne. W przypadku, gdy zmienia się prezes zarządu, poręczenie cały czas jest w mocy, dlatego że podpisał je właśnie członek zarządu lub prokurent. Trzeba o tym pamiętać, żeby wypisując umowę weksla in blanco napisać takie sformułowanie, że on jest bez protestu, że wprost on będzie wypełniony, że wprost on będzie wysłany. I tak jak mówi prawo wekslowe, w ciągu 2 tygodni dłużnik wekslowy będzie musiał określić się, czy wykupuje ten weksel, czy wypełniamy go, czy wypełniony zostanie skserowany i wysłany ku przypomnieniu dłużnikowi, czy idziemy z tym do sądu. I tutaj to prawo wekslowe daje nam dużą przewagę nad innym prawem w gospodarce, dlatego że pozew, na podstawie którego zabezpieczeniem jest weksel, jest wydawane postanowienie, nakaz zapłaty jest w postępowaniu nieupominawczym, a nakazowym, czyli jest tańszy i jest szybszy do wyegzekwowania. Można taki weksel zabezpieczyć od razu, w momencie złożenia pozwu można zabezpieczyć i sąd musi uwzględnić nasz wniosek. Także te typowe zabezpieczenie hipoteczne, zabezpieczenie sądowe, zabezpieczenie, jeśli chodzi o przewłaszczenie, tu często zabezpieczamy w taki sposób. A mam pytanie, Darku, bo teraz złoto jest popularne. Czy miałeś kiedyś zabezpieczenie w złocie u klienta? Nie miałem, natomiast rzeczywiście należy wprowadzać tego typu rzeczy. Dlaczego nie miałem takiego zabezpieczenia? Dlatego, że świadomość ludzi o zabezpieczeniach w transakcjach jest niewielka i to, co zapowiadaliśmy, to, co proponowaliśmy, to najczęściej były weksle, bo to jest najprostsze. Czy też rejestr. Czyli inny majątek, który tak. Klient posiadał i tak dalej. A rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ciekawe i dobre zabezpieczenie. To jest też twarda waluta, moglibyśmy tak napisać, i on może być złożone w sądzie, w depozycie i tak dalej. No, od razu zrodzi się Państwu, w niektórym z osób słuchających nas, myśl, no to po co brać pożyczkę, czy doprowadzić do jakiejś transakcji, czynić pieniędzmi, jak można na przykład sprzedać to złoto. No, większość osób mają taką też zaletę, których znam i posiadają złoto, że nie chcą sprzedawać złoto, to jest na czarną godzinę, więc oni traktują to jako po prostu zabezpieczenie i w razie właśnie nieudanej transakcji poświęcą to złoto, żeby wyjść z twarzą, tak? Bo złoto ratuje naszą płynność. Złoto jest od ochrony naszej płynności w czasach takich jak teraz kryzysu. Powiedz mi jeszcze, bo rozmawiamy o tych zabezpieczeniach umów i transakcji.
Bardzo to niesamowicie brzmi. Oczywiście też naszą domeną jest edukacja i często musimy przekonać Państwa, że to jest proste, więc najlepszym zabezpieczeniem byłoby sprawdzenie takiej umowy, takiej transakcji, zanim się po prostu podpisze, czy zawrze tą transakcję z Tobą. I też myślę, że Państwo powinni wyciągnąć wnioski i się zastanowić nad tym. A powiedz mi jeszcze, bo teraz jest na przykład dużo nowych ofert na rynku, dużo pojawiło się branż, które były po prostu w cieniu innych, na przykład handel maseczkami czy rękawiczkami i tak dalej. Często jest taka informacja, że jeżeli jesteś moim pierwszym kontrahentem, masz wyższą cenę i musisz zamówić odpowiednią ilość, na przykład jakąś tam partię tych rękawiczek. Powiedz mi, i żądania są takie, a co jeżeli ja na przykład nie dostanę tych rękawiczek, pomimo tego, że zapłacę te 30-40 tysięcy, co nie są jakimiś dużymi transakcjami, aż tak dużymi, w jaki sposób tu się zabezpieczyć? Tak, rzeczywiście w internecie pojawiło się bardzo wiele firm, ofert, które nie do końca są uczciwe. Można zapytać nas, mamy możliwość sprawdzenia danego klienta, danego przedsiębiorcę, danego oferenta, czy nie widnieje w różnego rodzaju rejestrach. I tutaj chciałbym zaproponować Państwu, zanim podpiszecie jakąkolwiek umowę, proszę przesłać. My przeczytamy, zwrócimy uwagę na słabe i mocne punkty, a jeśli nie będzie mocnych punktów, zaproponujemy zapisy w tej umowie cywilnoprawnej, jakie zapisy powinny być, które rzeczywiście podkreślą wagę i wartość takiej umowy. Proszę też przesłać zapytanie, czy dany oferent, który oferuje, jak długo jest na rynku, czy coś wiadomo w różnych bazach. Masz rację, tylko pamiętaj jedno, dużo spółek powstało dzisiaj, czyli nie mają historii. Ciężko, chyba że zrobimy śledztwo i sprawdzimy zarządy udziałowców, bo da się, bo to jest wszystko KRS. A jeżeli jest to jednoosobowa działalność, no to wiadomo, że zawsze jest jakiś ten majątek, który można wtedy Państwu pomóc, ale co jeżeli nie ma umowy, bo dzisiaj wszyscy na już potrzebują rękawiczek, które gdzieś tu widzimy, leżą maseczki, przyłbice i tak dalej. To naszym zadaniem jest mail? Po prostu też. No mail jest w tej chwili dowodem w sprawie, natomiast na pewno będziemy ostrzegać, będziemy mówili, że jest to transakcja obarczona potężnym, dużym ryzykiem, że możemy tutaj złożyć, wysłać pieniądze, zanim dostaniemy towar i tego towaru już nie oglądać. Ale to po naszej stronie, no to tylko jest taka uwaga, duża uwaga, podkreślona, na czerwono napisana w umowie, czy w naszej opinii uwaga, że jest to transakcja bardzo, bardzo niebezpieczna. Tak, jeden z dowodów jest na przykład to, że jeden z naszych obywateli kraju dostał zamiast maseczek, dostał materiały, bo dostał fakty materiały, ale dostał materiały, czyli materiał plus jakieś tam, załóżmy gumki, no nie znam się, tak, ale czy po prostu materiał, który musi teraz przerobić, czyli dostał surowiec, a nie... Otrzymał to, czego nie zamawiał, więc jest to sytuacja, w której należałoby zwrócić towar i zażądać zwrotu pieniędzy. Jest to też znowu ryzykowne, bo wśród przedsiębiorców jeszcze trudniej, jeśli to było zamówienie konsumenckie, jest łatwiej, prosi, bo mamy dłuższy okres na zwrot towaru. A jeżeli jest to umowa między firmą a firmą, gdzie jest jeden ekspert, drugi ekspert i ten ekspert, nie daj Boże, on zamówił materiał, widząc maseczkę, a zamawiał materiał i ma tak na fakturze i pisze to nawet w tym mailu, no to nie ma prawa zwrócić. No, jeżeli zamawiał materiał, a o czymś innym myślał, bo widział zdjęcie, często tak działają właśnie, marketing w ten sposób działa, drodzy Państwo, przecież mają wpływać na naszą wyobraźnię. My też dla Państwa nagrywamy film po to, żeby też troszeczkę inaczej to przekazać niż treści pisane, które znajdziecie poniżej tego nagrania. I tyle. No. Także często w zamówieniach są tak zwane checkboxy i należy coś zaznaczyć, coś się przesunie, strzałeczka kursora i już jest błąd jakiś, tak. Nie sprawdzimy. Ktoś się cieszy, będzie miał maseczki po złotówce, a to nagle dostaje belę materiału, gumkę, recepturkę, rób pan sam, tak? Także zwracamy szczególną uwagę, co zamawiamy, w którym miejscu się podpisujemy i pod czym się podpisujemy, żeby po prostu nie mieć dla siebie po jakimś okresie czasu pretensji, że popełniliśmy błąd.
Także my ze swojej strony życzymy dobrych transakcji, zabezpieczonych transakcji, żeby w momencie, kiedy dojdzie do jakiejś sytuacji nieprzewidzianej, żebyśmy mogli Państwu pomóc i w Waszym imieniu zacząć mediację, czy później, jeśli one nie przyniosą efektu, złożyć pozew do sądu. Zgadza się, bo tutaj na koniec może zawinić też osoba trzecia, tak? Transport może zostać uszkodzony. I on chciał dobrze, i ona chciała dobrze, tak? A się oczywiście nie udało. No i wtedy też podczas takiej mediacji szybko wyjdzie na przykład, pojawią się kolejne pomysły, tak? Wspólne pomysły, a nie na zasadzie ataku na drugą stronę, bo często przerzucacie po prostu winę na tego, z kim mieliście kontakt. Na przykład Państwo, którzy prowadzą firmy, też na przykład mają swoich podwykonawców i nieraz jest tak, że podwykonawca zepsuje pracę, wykona źle usługę, a Wam się obrywa, bo jesteście twarzą projektu. Więc też zrozumcie, że są takie sytuacje, a Darek, patrząc z boku na sytuację, na sprawę, może po prostu wyciągnąć szybko wnioski i wpaść na genialny pomysł. Dokładnie, należy zobaczyć dobre strony w tej sytuacji trudnej i to jest właśnie tym punktem, czy zadaniem mediatora, żeby taki punkt zobaczyć i pokazać jednej i drugiej strony. I jeżeli trzeba będzie też walczyć o odszkodowanie, no bo firma kurierska jest na przykład ubezpieczona, towarzystwo na przykład ABC nie będzie chciało wypłacić, czyli to jest kolejna strona, no to też Państwu pomożemy, bo towarzystwa słyną z tego, że po prostu zaniżają te odszkodowania. Dlaczego ta firma kurierska ma być źle postrzegana, jeżeli kupiła ubezpieczenie? I tak ten łańcuszek ciągnie się dalej, więc zobaczcie, że potrzebujecie fachowców nawet do tego, żeby omówić z nami tą swoją transakcję. Myślę, że nie jeden by zapłacił 0,5% swojej transakcji, żeby ta transakcja była po prostu szybsza, wygodniejsza. A dzisiaj wiecie, że najczęściej po prostu wygrywa silniejszy, czyli bardziej przygotowany, więcej dokumentów. To szczególnie w dobie kryzysu, kiedy też pracujemy i posługujemy się pod rządami ustawy antykryzysowej, ta tarcza, która została ogłoszona, jest bardzo obszerną ustawą, która ma ponad 170 stron, do tego jest drugi podręcznik powyżej 200 stron, który jest wykładnią tego prawa. No więc należy, drodzy Państwo, polecić to fachowcom, specjalistom, a nie zaczytywać się w tego typu ustawach, bo zrozumienie i czytanie ze zrozumieniem jest graniczy z cudem. No, doradcy prawni, nasi doradcy prawni często to podkreślają, że po prostu tu jest to bełkot, często jedno zaprzecza drugiemu, kwestie podatkowe często są pomijane, na przykład czy ja mam zapłacić VAT, czy nie mam zapłacić tego VAT-u. A tarcza sobie antykryzysowa istnieje i faktycznie ona jest prawdziwą tarczą, bo jakby tak przyłożył do ciała, no to ten podręcznik jeden, drugi, to już po prostu mamy niesamowitą tarczę. A dla osób, które nie będą Państwu chcieli spłacać, to mamy taki toporek, tutaj Darek, jak ktoś przychodzi do biura, i po prostu nie słucha Darka, to on grozi tym toporkiem, czeka. Toporek windykacyjny. Toporek windykacyjny dla nieuczciwych albo tych mniej uczciwych. Myślę, że Państwo docenią niebawem nasze porady. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pytania, zapraszamy do kontaktu poniżej, do lajkowania i udostępniania dalej. Dziękuję Ci, Darku. Udostępniajcie dalej. Tak, dziękujemy. Pozdrawiam, Tomasz Barszewski. Dziękuję Darek bardzo. Grudziński. I dziękuję Państwu za wysłuchanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.